Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego patcha do World of Warships. I dzisiaj zajmiemy się aktualizacją z numerem 12.0, czyli już troszeczkę zmienia nam się tutaj cyfra. I co ciekawego wprowadza ten patch? Na pierwszy rzut niewiele, ale wchodzi ponownie tryb eskorty sterowców. I powiem szczerze, to jest całkiem fajny tryb, bo on zmusza ludzi do aktywniejszej gry, a nie do jakiejś tam kampy z tyłu. I bardzo fajnie, że ten tryb wchodzi. Co zostało tam trochę pozmieniane? Uczestniczyć będą okręty 8 do 10 poziomu, bez super okrętów. Na szczęście 12 na 12. Zwiększono liczbę map. Spowolniono sterowiec zablokowany przez przeciwnika jeszcze bardziej, także to już to tam kosmetyka, mniejsza o to, ale fajnie, że ten tryb wraca, bo on troszeczkę zmienia sytuację na mapie i dzięki temu możemy coś ciekawszego po prostu porobić, a nie siedzieć tylko w jednym miejscu i czekać, aż coś nam poddziała wypłynie. Także to jest naprawdę tryb, który uaktywnia trochę tą całą robotę. Japońskie krążowniki wchodzą do gry. Dla mnie to one teraz wchodzą do gry, a nie dwa miesiące temu. Ze względu na to, że rozdzielanie gałęzi, tak jak tutaj, no dobra, tu jeszcze zaczyna się to od piątki. Także taki wczesny dostęp jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale tutaj dalej mamy, szanowni państwo, informację o wczesnym dostępie do amerykańskich pancerników hybrydowych, gdzie mamy okręty 3 i to będzie się wdrażało do gry przez 3 miesiące. 3 okręty, jeden okręt na miesiąc, zajebiste tempo, naprawdę. Ale tutaj japońskie krążowniki wreszcie wchodzą w pełni. Także będzie można nimi sobie pogrindować i myślę, że troszeczkę się tam tym zajmę też, bo to jest linia, która mnie, no powiem szczerze, interesuje, ale nie chcę mi się zaczynać od tam szóstki, siódemki, tylko wezmę sobie ósemkę albo nawet dziewiątkę może i dopiero będę trochę ogarniał temat. Chiński nowy rok, unikalny wschodnioazjatycki dowódca. Co on nas najbardziej tutaj interesuje? Jakie ma ulepszone perki dla, jakie są ulepszone perki dla tego kapitana? Dla lotniskowców, przy czym przypomnijmy, że lotniskowiec panazjatycki, czy tam panazjatycki jest tylko jeden. I to jest po prostu Saipan, w innym kamuflażu nieco. Na pancerniki. Coś tam mamy, jakieś też oczywiście tylko premki w większości. Specjalista napraw doraźnych, minus 4 czasu do przeładowania grupy naprawczej zamiast 3. I czujność 35% zasięgu wykrycia torped zamiast 25%. Także 10% to jest spora różnica. Krążowniki niszczyciele, czyli to co mamy w drzewku. Ulepszenie sprzętu eksploatacyjnego. Czas działania zwiększony nie o 10, a o 12,5%. Także nieduża różnica. I teraz mamy talenty. Stan gotowości. Aktywuje się po zdobyciu osiągnięcia zjadowca bojowy, czyli raczej dla dedeków, dla lotniskowców, niż że nie, lotniskowca jednego. Chociaż nie wiadomo, co tam WG ma z tyłu głowy i czy cała linia przypadkiem nie wejdzie. Ale dla lotniskowca i dla okrętów, dla niszczycieli myślę, że to jest specjalny talent, no bo na krążowniku będzie ciężko, zwłaszcza, że te krążowniki mają dym, także no raczej tam za dużo nie spotujemy, tylko korzystamy ze spota drużyny. Ekspert ataków torpedowych. Aktywuje się raz na bitwę po trafieniu 6 torpedami i zwiększa prędkość torped o 5%, skraca odnowienie przyspieszacza ładowania torped o 25% oraz dodaje jeden ładunek. No może być, może być. I zasoby awaryjne, coś podobnego co mamy na francuskim specjalnym kapitanie, z tym, że tam trzeba 2 miliony wytankować, a tu mamy 1,5 miliona i tam dostajemy zwiększenie prędkości okrętu, a tu skrócenie czasu odnawiania sprzętu eksploatacyjnego o 6,5%, także tak to wygląda. Czy się przyda ten kapitan na krążowniki, na niszczyciele? Myślę, że no głównie niszczyciele będzie się przydawał, także tutaj myślę, że ok. Misje bojowe będzie można zrobić sobie, zdobywać kontenery. Z tych kontenerów nie będzie wypadało nic absolutnie ciekawego. Elementy kolekcji. O, ale co ma będzie za kolekcję? Po aktualizacji 12.8, czyli już planują 12.8, czyli będziemy w tym, z tą cyfrą siedzieć przez co najmniej 8 aktualizacji. Ale czy mamy informacje na temat tego, co będzie do zdobycia za zebraną kolekcję? Podejrzewam, że druga flaga i druga wersja kamuflażu, ale jeżeli tak, to się trochę rozczaruję, bo liczę na coś więcej. No i tutaj wspomniany wcześniej już wczesny dostęp do pancerników amerykańskich, hybrydowych, przypomnijmy, hybrydowych. Koncept hybrydy, jak już wam niejednokrotnie mówiłem i na streamach, i na filmach, uważam w WoWsie za poroniony, bo jeżeli my sterując samolotami poświęcamy sterowanie okrętem i dajemy go w ręce autopilota, to jest porażka. Bo w czasie tej naszej wędrówki samolotami po mapie, czy tam przelotu, ktoś może nam zrobić naprawdę wielką krzywdę. Także trzeba znaleźć sytuację, w której będziemy mogli skorzystać z tego autopilota albo stojąc niewykryci gdzieś w dogodnym miejscu, albo płynąc właśnie w takiej pozycji, że nikt nam za bardzo krzywdy nie zrobi. I będziemy mieli tak, Nebraska, czyli tutaj wnioskuję, że North Carolina w wersji hybrydowej, Delaware, czyli Iowa, to jest ten charakterystyczny dziób,
i Montana w wersji hybrydowej jako Louisiana. Tylko trzy okręty, ale jeżeli są tutaj fani Kearsarge'a, który jest na tierze 9, to myślę, że jeżeli ten gameplay będzie podobny do tego, co Kearsarge prezentuje, to myślę, że będzie to całkiem fajna linia. Także mi się Kearsarge'em gra fajnie. Jeżeli to będzie coś właśnie w tym stylu, to naprawdę w to pójdę. Tyle, że tutaj patrząc nawet po tych modelach, przynajmniej widzę, że na 9 ten pokład jest troszeczkę jakoś inaczej ułożony, bo na Kearsarge'u on jest dosyć duży i łatwo go trafić. I on się nie saturuje, cały czas dostaje pełny damage, także to jest troszeczkę problem. Ale zobaczcie sobie, szanowni państwo, na to. Nebraska, nagroda główna w przepustce bitewnej premium. Ten do zdobycia z zestawów losowych, a ten do kupienia. Czyli nie mamy możliwości zdobycia jakiegoś fajnego, rozsądnego tieru w tych okrętach za darmo za misje bojowe, tak jak było to w przypadku japońskich okrętów, gdzie dostawaliśmy chyba 7 po zdobyciu zadań. Już mniejsza o żetony, mniejsza o jakieś tam zestawy, tylko po prostu dostawaliśmy okręt tieru 7 za granie. Będą dostępne również kolejne żetony, które będzie można wymieniać na stałe kamuflaże, flagi pamiątkowe, pakiet premii, sygnały, węgiel, kredyty i wolne expy. Nie mamy tutaj za bardzo konkretnych informacji na temat tego, jak się będzie tym grało. Coś tutaj mamy. Działa baterii głównej 406 mm. Eskadra bombowców z bombami odłamkowo burzącymi na pokładzie. Także to jest drobna różnica w porównaniu z tym, co mamy na Kearsarge'u, bo tam mamy samoloty szturmowe, czyli te z rakietami. Duża liczba samolotów w kluczu umożliwi zadanie znaczących uszkodzeń okrętem przeciwnika. Podatny na uszkodzenia elementami nowych okrętów jest ich duże, lekko opancerzone nadbudówki, gdzie znajdują się hangary dla samolotów. Czyli to będzie naprawdę bolesna sytuacja, kiedy ktoś nas dorwie na blisko i będzie nas tłukł w te nadbudówki. Ale da się z tego okrętu fajny gameplay wycisnąć. Mówię tu o Kearsarge'u, nie o tej linii, ale myślę, że będzie podobnie. Kolejny sezon bitew rankingowych. Brąz na 6, srebrna liga 8 i złota liga 9 i 10. Także całkiem przyzwoicie. Krążowniki lotniskowce. Na całe szczęście nie będzie tego podwodnego badziewia, także to już jest plus. Potyczki. Włączy. W potyczkach będziemy grali okrętami tieru 8 w formacie 6x6. I jakieś tam drobne zmiany. Zmiany w balansie. Teraz zerknijmy sobie. Marlboro. Zwiększono liczbę punktów uszkodzeń otrzymanych przez części kadłuba i przywracanie przez sprzęt grupa naprawcza z 50 do 60%. Także będzie trochę więcej tych kapsów odzyskiwał. Renown. Reload zmniejszony o sekundę. Buffalo. Reload zmniejszony o pół sekundy. Dalian. Reload zmniejszony o 0,3. Także no potężna zmiana. I Sejong również o 0,3 sekundy. Zmiany dla super okrętów. Hanover. Zmniejszono liczbę zakwalifikowanych wystrzałów działa z 12 do 10, czyli buff. Satsuma to samo, czyli buff. Skrócono czas nieaktywności z 50 do 45, czyli nerf. Po tym czasie zapewnianie będzie również spadać szybciej o 20 zamiast 16,7%, czyli ok, kolejny nerf. Admirał Uszakow zmniejsza liczbę kwalifikowanych wystrzałów dział z 12 do 10, ale Uszakow to chyba jest jeszcze w testach, tak? Z tego co się orientuje. Zmiany w operacjach, tam już mniejsza o to, bo operacje to są praktycznie grane raz przez każdego, żeby zdobyć gwiazdki, potem już są zapominane. Wprowadzony zostanie Hector, czyli jeden z okrętów, na które czekam. To jest taki, tutaj mam informację, że to jest powiększona wersja lekkiego krążownika Dido. Z tym, że tutaj mamy okręt uzbrojony 14 dział kalibru 133 mm. To są chyba działa z Lightninga, o ile dobrze kojarzę. I to jest taki też kaskaderski raczej okręt, także myślę, że będę się na nim dobrze bawił. 46 tysięcy punktów badawczych. Także myślę, że zaraz jak tylko wejdzie patch, to go kupię. Nie ma niestety żadnej informacji o Z-40 ileś tam, o tym japońskim, przepraszam, niemieckim niszczycielu w formie gameplayowej takiej zbliżonej do Harugumo. Tutaj nie ma informacji o tym, że on wejdzie, także pewnie jeszcze będzie testowany. Naszywki, naklejki, osiągnięcia, inne pierdoły, kontenery chiński, nowy rok. Będzie można tam sobie złapać Fenyanga, Loyanga, Iriana, Siliwangi, Ashana i Huang He. Także no, co tu jest dobre z tego? Loyang na pewno bezdyskusyjnie dobry okręt. Fenyang różnie ludzie mówią, ja jestem z niego w miarę zadowolony. Irian też, Siliwangi nie, Ashan, Huang He nie za bardzo. A kontenery premium? A po prostu większa szansa na wydropienie pewnie. Kamuflaże, testy okrętów panamerykańskich i zmiany. Tutaj warto zauważyć, szanowni państwo, że w aktualizacji 0.12.4, czyli 4 miesiące jeszcze mamy,
Groningen, Hayate, Azuma i Agir nie będą już możliwe do zakupu za FreeXP. Tylko FreeXP będzie pompowany w agencję badawczą, a te wymienione okręty będą dostępne za węgiel. Także to chyba tyle. No i już tu nie będę się zagłębiał w takie szczegółowe rzeczy, także zapraszam Was do dyskusji, na co najbardziej w tym patchu czekaliście, co Was zadowala, a z czego nie jesteście zadowoleni. Także z mojej strony wszystko, do usłyszenia, cześć i na razie.